Witamy w militarnej bazie danych przymierza. Poproszono o poufne dane. Ustanawiam bezpieczne połączenie. Potwierdzam bezpieczne połączenie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii Mass Effect. Postanowiłem stworzyć tę serię z jednego prostego powodu, ponieważ jeżeli jeszcze nie wyszło, to niebawem wyjdzie Mass Effect 3 i chciałbym was wprowadzić w cały świat Mass Effect, ponieważ ta gra jest niestety nastawiona bardzo na tą fabułę, a fabuła się ciągnie od pierwszej części aż chyba po trzecią, więc dobrze by było znać fabułę pierwszej i drugiej części. Teraz tutaj to nam szkodzone, będziemy musieli stworzyć nasz profil na nowo. Także tym się nie przejmujemy oczywiście, bo to jest tylko, że tak powiem, fajne udogodnienie. Tutaj wszystko idę z pamięci, więc zmień wygląd, oczy, wysokość, kształt oczu tylko zmienimy. Kształt, kolor oczu. Wstecz, szczęka, budowa, nos, włosy. Włosy tutaj czarne. Nie wiem, te brwi mi się jeszcze nie podobają, tak szczerze. No dobrze, tak może być. Wstecz. Teraz tak, makijaż. Kolor różu. Bez różu. Kolor ust czarny. Kolor cieniu też czarny. Wstecz. Głowa. Jest jakieś blizny, bo już nie pamiętam. Gdzie one by mogły być? Jakoś szerokość usta, nie chcę ust, tylko nos. Kolejny mój błąd. Ale to nic, zaraz tutaj coś stworzymy. Spójrz w dół. O, idealnie. Wysokość nisko. O kurde, dlaczego ten nos jest taki? O ja pierdzie. No dobrze, nic innego mi nie pozostaje jak zakończyć nasz profil. I teraz właśnie. Są dwie rzeczy, o których chcę wspomnieć. W dzisiejszym filmiku będzie to filmik bardziej informacyjny ze względu na fabułę, ponieważ bardzo dużo będzie się działo, bardzo będzie dużo rozmów. Oraz druga rzecz, jaką chcę powiedzieć, przepraszam za mój głos, ale nagrywam bardzo wcześnie rano, praktycznie normalnie o tej godzinie śpię, więc mój głos może być troszeczkę przymulony. Nie patrzcie na to, jak sam głos brzmi. Urodziła się na Ziemi, ale nie ma wzmianki o jej rodzinie. No teraz co nasza historia? Ona nie ma rodziny. Wychowała się na ulicy. Potrafi o siebie zadbać. Dała sobie radę podczas blicu. Sama zatrzymała wroga, czekając na posiłki. Tylko dzięki niej Elysium nie jest wypalonym gruzowiskiem. Nie możemy kwestionować jej odwagi. Ludzkość potrzebuje bohatera. Shepard to najlepszy. Zorganizuję spotkanie. Tutaj oczywiście jest opisana teraz fabuła, co się działo przed jeszcze w ogóle naszym stworzeniem postaci. No i tutaj wiadomo, rok jest całkiem wybiegający w przyszłość. I teraz się ukorzy Mass Effect, nasze logo gry. Przekaźnik Arcturus Prime w zasięgu.
to, że to jest dosyć starsza gra, grafika ma ładną całkiem, no ale tylko 19 FPS-ów to jest stanowczo za mało. Ileś tam lat świetlnych. Silniki sprawne, systemy nawigacji sprawne, pozostałe systemy sprawne, włączono tryb cichego lotu, dryft tuż poniżej 1500 km. 1500 to dobry wynik, kapitan będzie zadowolony. Nienawidzę tego kolesia. Nilus się pochwalił, więc go nienawidzisz. Umiesz trafić do wielkiego ucha podczas wizyty w kiblu, tak? I pewnie jesteś z tego dumny. A ja właśnie przeskoczyłem przez pół galaktyki i trafiłem w cel wielkości szpilki. To dopiero osiągnięcie. Poza tym obecność widma to kłopot. Nie podoba mi się, że tu jest i możesz nazwać mnie paranoikiem. Jesteś paranoikiem. Rada współfinansowała ten projekt. Mają prawo doglądać własną inwestycję. Niby tak. To wersja oficjalna. Tylko idioci w takie wierzą. No. Nie wysyła się widm na loty próbne. I przed chwilą byliście świadkami wyboru właśnie, odpowiedzi. Co śmierdzi? Kapitan ściemnia, że hej. Joker, proszę o raport. Opuściliśmy przekaźnik masy, kapitanie. Systemy maskujące włączone. Wszystko wygląda w porządku. W porządku. Znajdźcie komboje i podłączcie nas do sieci. Chcę, żeby raporty z misji trafiły do dowództwa przymierza, zanim dotrzemy do Eden Prime. Jest, kapitanie. Lepiej się przygotujcie, sir. Nilus już do was idzie. Już tu jest, poruczniku. Przyślijcie komandora Sheparda na odprawę do pomieszczenia komunikacyjnego. No dobrze. Słyszeliście, komandorze? Słyszałam. Już idę. Zauważyłeś, że kapitan zawsze jest taki trochę wkurwiony? Tylko kiedy rozmawia z tobą, Joker. Okej, okay. Poruszamy się klawiszami no normalnie wsadem. Tak. Shift, biegniemy szybciej, tak jak kamera nam się lekko zmienia. Na CTRL kłócamy, ponowne kliknięcie powoduje podniesienie się. Na E możemy zagadać do osoby wybranej przez nas, na przykład tutaj do tego pana. Gratuluję, komandorze. Chyba gładko nam poszło. Wybieracie się do kapitana? No tak. Idę przekazać mu raport sytuacyjny. Z całym szacunkiem, pani komandor, może wreszcie dowiemy się, co tak naprawdę tu robimy. Przyjdź, może uda mi się wyciągnąć z niego jakieś informacje. Powodzenia, komandorze. No, no i na spację zatrzymujemy czas, wybieramy sobie broń, wybieramy sobie moc. Oczywiście odkształcenie. Jak widzicie, możemy sobie przenosić różne rzeczy tutaj. No, a tak wygląda nasz celownik w tej grze. No to wariactwo. Tutaj rządzi. Zagadajmy do Nilusa. Komandorze Sheppard, miałem nadzieję, że przyjdziesz wcześniej. Możemy porozmawiać. Kapitan powiedział, że spotka się ze mną tutaj. Zaraz tu przyjdzie. Interesuje mnie Eden Prime. Słyszałem, że jest tam pięknie. Powiedziałabym, że to raj. Tak, raj. Cichy, spokojny, bezpieczny. Raj. Eden Prime stał się symbolem dla ciebie. Ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz, tak przerwa jego rozmowę. Dowód na to, że ludzie potrafią nie ruszał z tam, ja mówię. Nie tylko je zdobywać. A przy okazji uważasz, że jest tam bezpiecznie? Chcesz mnie przestraszyć, widmo? Twój lud nadal jest jeszcze naiwny, Sheppard. Galaktyka bywa bardzo niebezpiecznym miejscem. Czy przymierze zdaje sobie z tego sprawę? Chyba czas powiedzieć komandorowi, co my tu właściwie robimy. No właśnie, to nie jest czas powiedzieć. Zwyczajnie lot próbny. Już się domyśliłam. Mamy zabrać z Eden Prime pewien ładunek. Misja jest ściśle tajna. Dlatego potrzebowaliśmy sprawnych systemów maskowania. Nie lubię, gdy ktoś ukrywa przede mną fakty, kapitanie. To rozkaz z samej góry, komandorze. Informacja przekazywana wybranym i tylko w razie potrzeby.
Zespół prowadzący wykopaliska na Eden Prime odkrył jakiegoś rodzaju nadajnik. Proteański. Możecie mi powiedzieć coś więcej? To może być grubsza sprawa, Shepard. Ostatnio, gdy ludzkość dokonała podobnego odkrycia, nasza technologia skoczyła do przodu o co najmniej 2 stulecia. Na Eden Prime nie posiadają nawet odpowiedniego sprzętu, żeby zbadać coś takiego. Dlatego musimy przetransportować nadajnik do Cytadeli. To nie tylko wewnętrzna sprawa ludzi, komandorze. To odkrycie może wpłynąć na wszystkie gatunki w Radzie. Spodziewamy się kłopotów? Zawsze spodziewam się kłopotów. Musicie wiedzieć, że Nilus nie jest tu wyłącznie z powodu nadajnika. Chodzi o coś więcej. Ma was ocenić, komandorze. Już wiem, dlaczego wpadam na niego za każdym razem, gdy się odwracam. Przymierze od dawna czyniło starania, by odgrywać większą rolę w polityce międzygwiezdnej. Chcemy mieć coś do powiedzenia w Radzie Cytadeli. Widma reprezentują władzę i autorytet Rady. Gdyby człowiek wstąpił w ich szeregi, byłby to dowód uznania dla zasług przymierza. Udało ci się zatrzymać szturm podczas blicu. To nie tylko kwestia odwagi, ale i niebywałych umiejętności. Dlatego właśnie twoją kandydaturę zgłosiłem Radzie. Powiedzcie tylko, co mam robić. Komandorze, muszę sprawdzić wasze umiejętności. Eden Prime będzie pierwszą z kilku wspólnych misji. Będziesz dowodzić oddziałem naziemnym. Dotrzecie do nadajnika i jak najszybciej dostarczycie go na statek. Nilus będzie wam towarzyszyć jako obserwator. Proszę wydać rozkaz, kapitanie. Powinniśmy zbliżać się do... Co jest, Joker? Przekaz z Eden Prime, sir. Proszę spojrzeć. Wrzuć to na duży ekran. No widzę, że tam niezły Saigon jest. Na ziemię! Atakują nas! Mamy poważne straty, powtarzam! Mamy poważne straty! Wielu miejsc! Musimy się ewakuować! Przeciwnik pojawił się znikąd! Potrzebujemy... Okej, coś tam lata. Po tym następuje zupełna cisza. Zero komunikacji. Nic. Przewiń do 38,5 i zatrzymaj. Raport sytuacyjny, Joker. 17 minut do lądowania. Brak innych okrętów w rejonie. Wprowadź nas szybko i po cichu. Misja właśnie się skomplikowała. Mała grupa uderzeniowa nie zwróci na siebie uwagi. To najlepszy sposób na zabezpieczenie nadajnika. Zabierzcie sprzęt. Spotkamy się w ładowni. Powiedzcie Alenko i Jenkinsowi, żeby się szykowali. I takim oto ciekawym sposobem dotarliśmy do końca wprowadzenia do gry. Ktoś tu nieźle kopał, kapitanie. Komandorze, od waszej ekipy zależy powodzenie całej operacji. Ruszajcie w stronę wykopaliska. Co z ocalałymi, kapitanie? Pomoc ofiarom jest celem drugorzędnym. Przede wszystkim nadajnik. Podchodzimy do punktu zrzutu numer 1. Nilus, idzie pan z nami? Pracuję sam. Tak będzie szybciej. Nilus dokona zwiadu. Będzie przesyłać nam raporty o sytuacji. Poza tym cisza radiowa. Kryjemy go, kapitanie. Teraz misja należy do was, Shepard. Powodzenia. No i tak, właśnie wylądowaliśmy na pięknej planecie. A tymczasem ja muszę kończyć już odcinek, gdyż czas nie pozwala mi na nagrywanie dłuższego. No tak, jeżeli się spodobało, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Łapki w górę są jak najbardziej mile widziane przeze mnie. No, a w tym momencie ja się z wami żegnam i zapraszam do kolejnego odcinka. Siema, na rapa.